Nie ma świąt bez szopki, o tym wiedzą franciszkanie. Założyciel tego zakonu prawie 800 lat temu postanowił w ten sposób przybliżyć wiernym tajemnicę Bożego Narodzenia. Szopka stała się tradycyjnym już elementem każdych świąt, m.in. w bazylice w Katowicach-Panewnikach. Jej konstruowanie zaczyna się na długo przed świętami, choć przygotowania trwają cały rok. Odpowiedzialny szef za budowanie szopki przygląda się każdego roku poszczególnym figurkom i decyduje, która na dany rok, czy też które figurki wymagają konserwacji. Natomiast nasza szopka powstawała w przeciągu dwóch, niespełna trzech tygodni pod takim bacznym okiem pana Pawła, który każdego roku odpowiada za budowanie z ekipą parafian. 13 mężczyzn zaangażowanych z parafii panewnickiej towarzyszyło w budowaniu tej szopki i dwóch zaangażowanych w elektrykę. Oczywiście też z taką pomocą naszych braci franciszkanów. Podobno na początku franciszkanie, słynący ze skromności, budowali zdecydowanie mniejsze świąteczne dekoracje w katowickiej bazylice. Jednak z biegiem lat szopka zwiększała swoje rozmiary. Dziś właśnie jej wielkość sprawia imponujące wrażenie. W tym roku szopka jest nieco mniejsza, jest pomniejszona o te boczne sceny z życia kościoła lokalnego i kościoła franciszkańskiego, wspólnoty franciszkańskiej. Natomiast nie wynika to z jakiejś trudności, natomiast przede wszystkim siły zostały skumulowane na centralnym wydarzeniu, jakim jest Boże Narodzenie, wcielenie Słowa Bożego. W katowickiej bazylice podziwiać można również ruchomą szopkę, gdzie każda z postaci wprawiona została w ruch. W tym roku franciszkanie zapraszają też na odnowioną wystawę stajenek z całego świata.